Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jest Lenegat i ja witam was w moim kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Bird God. I cóż, drodzy kochani, dzisiaj miałem nagrywać odcinek zupełnie innej gry, ale postanowiłem jednak zagrać w Bird Gata, ponieważ przede wszystkim muszę sobie tu ściszyć troszeczkę, bo mi troszeczkę tutaj za głośno. Już jest wystarczająco dobrze ustawione, ponieważ potrzebowałem troszeczkę krótszego odcinka, żeby to wszystko jakby dograć, doplanować. I cóż, to na sam początek ogłoszenia parafialne, tak jak to w moim zwyczaju już bywa. Jeżeli chodzi o kamerkę, oczywiście z poprzedniego odcinka z Ghostmastera była już kamerka, tylko oczywiście ustawienia, że się tak wyrażę, ustawiałem tą kamerkę w dzień, a nagrywałem po ciemku, tak, w sensie w nocy, nie, w sensie w nocy i przy mocniejszym oświetleniu, więc ta sama konfiguracja w dzień przy świetle słonecznym, a w nocy już przy światłach mojego pokoju, lampach, to zupełnie co innego i tak naprawdę nie warto było, trzeba było po prostu to wszystko skonfigurować od nowa, dostosować ustawienia kamerki do po prostu samego otoczenia, nie? No i cóż, przede wszystkim miałem do wyboru dwie rozdzielczości, albo 1080 w 30 fps, albo 720 w 60 fps. I wiecie co? Zdecydowanie wybrałem jednak płynność nad jakością i jakość będzie troszeczkę, że się tak wyrażę, gorsza, ale za to będziecie mogli sobie spokojnie mnie podziwiać w 60 klatkach na sekundę. I tak wydaje się mi, że to będzie po prostu najodpowiedniejszy sposób, żeby zacząć po prostu tą swoją kamerkową nagrywaniową. Coś tam już bredzę, nie powiem co. Przede wszystkim, jak mówię, wszystko ładnie ustawiłem, bo jeżeli na 1080 pikselach ustawiłem te najlepsze jakości, dokładnie takie same jakie mam w tej chwili, przy mniejszej rozdzielczości, ale przy lepszych klatkach, to tak naprawdę, no, to nie jest to samo, to jest troszeczkę, że się tak wyrażę, obraz za ostry, za bardzo upiększony i to po prostu w gołym okiem widać, że po prostu nie jest nagrane tak, no w sensie, że jakość jest, że się tak wyrażę, za dobra, o, bo nie wiem jak wam to po prostu wytłumaczyć, jeżeli chodzi o jakość, no po prostu bym się tak cały świecił i w ogóle wyglądałoby to po prostu nienaturalnie, dlatego po prostu mówię, postanowiłem zrobić na tej jakości, na jakiej teraz jestem i w tym momencie przy tych samych ustawieniach obraz jest, że się tak wyrażę, nie świeci się cały, nie wiadomo jak, jakiś obramowany nie jestem, ale jest jakoś dość dobra i po nagraniu jakiegokolwiek filmu po prostu ta jakość jest dobra. Nie musi być wiadomo, nie musi być nie wiadomo jak upiększone, wystarczy, żeby była dobra. I mi akurat pasuje taka jakość, bo przynajmniej nie pokazuje tego, bo ja nie chcę wychodzić jakoś sztucznie, chcę wychodzić dość prawdziwie. I tak się troszeczkę już męczyłem właśnie jeszcze z oświetleniem samego pokoju, ponieważ musiałem dostosować też lampę, musiałem pewne lampy, że się tak wyrażę, pod swoją twarz dostosować. I teraz mi się świeci prosto na gębę ta moja lampka troszeczkę. Ale już się przyzwyczaiłem, więc mnie nie oślepia. Ale cóż, dobra, po prostu sobie zacznijmy, ja po prostu się już zamknę, przestanę gadać, a przynajmniej nie o tym, o czym żeśmy chcieli rozmawiać. I cóż, to jest oczywiście ostatni odcinek już z Bird Gata, ponieważ jak widzicie, została nam ostatnia misja Missile Chamber. Chyba tak to się powinno czytać, w każdym razie mój angielski już jest coraz lepszy, dlatego po prostu sobie zacznijmy i nie gadajmy już tyle. I nie tak szybko. Ja chyba klawisze miałem ustawione tak jak teraz. Tak. Dobra, wszystko mam ustawione pod spację. Tutaj widzę coś. Tam jest sekret. I teraz pytanie, jak tam dojść? Ja już widzę, że tam jest szyba i trzeba będzie tam wejść. Ale tutaj widzę. O, ho, ho. A my sobie. A nie, bo my tędy przejść nie możemy. Dobra. Tutaj muszę sobie bagusiem wejść do góry, musimy sobie tu troszeczkę poskakać. Ja widzicie, już troszeczkę mówię dość szybko. Oczywiście przed nagrywaniem wypiłem kawę, mało bym o niej zapomniał. Wiecie co, jakoś po kawie, łocie, pieruna, spadłem prawie na sam dół, ale na szczęście trafiłem w platformę. Jakoś po kawie tak się troszeczkę lepiej czuję, no po prostu bardziej pobudzony. I ta kawa troszeczkę mi jakby pozwala uniknąć takiego typowego marazmu w moim głosie, w moim mówieniu. Ja tutaj chcę coś zrobić, tylko nie wiem zbytnio co, bo te platformy na pewno do czegoś prowadzą, tylko nie mam zbytnio pomysłu do czego. I teraz tak. Aha, bo to tutaj możemy sobie przejść, tak?
No ale na górę niestety nie możemy przejść. Jak strzelimy sobie gdzieś tutaj, to... Szyba. Czekajcie, ło! Nie, bo ja muszę chyba tutaj skoczyć. Tak, już to widzę. Muszę skoczyć na ten transformator. Ja chcę sobie zdobyć ten sekret. Przede wszystkim. Ło! No i znowu spadłem. Ciężko mi się steruje właśnie. Aha, bo ja nie mogę nawet przeskoczyć, bo się odbijam od tej belki. Właśnie, widzicie. Łocie pieruna, troszeczkę już mam problemy w ogóle z chodzeniem tutaj. Cyk. I teraz muszę skoczyć szybciej, tak. Cyk, o. A nie, 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 muszę sobie to darować. Ja chciałem już skoczyć, ale niestety nie dosięgnę z takiego pułapu. No cholera jasna, teraz mi się tutaj nic nie udaje. Spokojnie, spokojnie, Baguś. Baguś, w naszym ostatnim odcinku musimy pokazać klasę, tak. Musimy pokazać, że jesteśmy kimś. Dobra, skacz tutaj. Mi się właśnie ciężko steruje teraz. Dobra, ja muszę tędy, tak. I cyk. Szybę na pewno da się rozwalić. Nie? No to ja... To się w ogóle odbija od czegoś? Nie. Ja muszę to tam z góry zniszczyć, tylko właśnie. No chyba tędy nie damy rady tego zrobić, więc po prostu sobie pójdę dalej. Tutaj mogę wejść? Nie. No czyli ja muszę iść dalej, w prawo. Dobra, zmarnowałem trochę parę minutek. Cyk, skop. Hop, baguś, hop, baguś. Ja chcę się pożegnać z tobą, no, ty mój robaczku mały, kochany, już się do ciebie przywiązałem. Już się do niego bardzo przywiązałem i... Można powiedzieć, że już, że jest w tej chwili jakby częścią mnie już powoli. Dobra, teraz muszę przejść sobie tędy. Teraz oczywiście, jak mówię, ostatni poziom. Stage 2. Cyk, i tu się chyba coś otworzy. O! A, czyli to ta działa w taki sposób, że tutaj są jakby dodawane kolejne etapy tych... rakiet, tak? Ale ja tędy nie mogę wyjść, ja się muszę cofnąć, tak? I mnie tutaj tym odkurzaczem wyrzuca. Dobra, pięknie to wygląda, piękna animacja. No, cyk, dobra. Dajemy, 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 dajemy. Ja się jestem skupiony totalnie, nic mnie nie denerwuje, spokojny, kwiat lotosu. I najprawdopodobniej skończymy troszeczkę z hukiem. Mam nadzieję, że przeżyjemy. I teraz... Ja chyba muszę wejść tędy. Wiecie co? Ten sekret to... On jest taki banalny do odkrycia, że nawet ja to bez problemu odkryłem, cyk. I mamy tutaj jakiś kolejny sekret. Ja chyba odkryłem 3 sekrety w całej grze. Gdzie jest ich bodajże 9. Jakoś 9 chyba było. No i teraz... czekajcie, ja tu mogę rozbić to? Bo ja tu widzę, że ja mam... Czekajcie, hop. Ta skrzynia mi się pewnie na coś przyda. Czy ja dosięgnę do tego? Nie, czyli ona jest tutaj jakby bezużyteczna. Jednak chyba będzie troszeczkę dłuższy ten. No tu już niestety nie wejdę. Muszę się przeteleportować, tak, tą rurą z powrotem. I cyk, pięknie wygląda ta animacja. Po prostu takie hop i nie ma, nie? Takie skakanki. Dobra, jedziesz, baguś, jeszcze raz. Wow, 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 wow. Troszeczkę mi tutaj się... Dobra, teraz muszę wejść tu, tu, tu. I czyli te platformy teraz prowadzą jakby do konkretnego miejsca. Mogę sobie wejść tutaj, wejść tutaj, wejść tutaj, dobra. To chyba nie będzie jakiś trudny etap. Muszę się podrapać, bo już mnie swędzi. Oj, muszę się przyzwyczaić jeszcze do tej kamerki, bo... dziwnie to trochę wygląda. Mogę jakieś dziwne ruchy czasami robić oczami, oczami przede wszystkim. I mogę się troszeczkę marszczyć te czoło. Dobra, skaczemy dalej. O, tutaj widzę, że troszeczkę większa zabawa będzie. Cyk. Dobra, możemy sobie wejść tutaj. Cyk, hop. I teraz stage 3. Dobła. Dobła, dobła. Kolejne etapy tych rakiet są dodawane. I widzę, że tu będzie już S, żeby zejść. Żeby zeskoczyć właściwie. I muszę teraz znowu tutaj tej wajchy użyć. Cyk, dobra. Cyk, tutaj, tędy, tędy. Musimy uważać, bo tu jest mało miejsca na porządny, że się tak wyrażę, skok. Tylko teraz właśnie. Czy ja tam zejdę? No ryzyk fizyk, no co nam zostało?
Aha, dobra, dobra, jesteśmy tutaj praktycznie bezpieczni. Tutaj widzę, musimy to znowu rozwalić, żeby ten safe... Już się bałem, że mnie zabije, ale... Na szczęście nie. Ale jakby był na środku, to pewnie by mnie zbagowało w taki sam sposób, jak w ostatniej misji. W ostatnim etapie właściwie nie misji, bo to był... dziwnie, dziwnie to wygląda. Ale widzę, dwie rakiety będą odpalane, czyli ja muszę pewnie przejść tędy. Teraz już jestem troszeczkę w kropce, bo nie za bardzo wiem, co w tym momencie mam zrobić. Czy mam zejść na dół, czy... Na pewno ta dźwignia jest od tego, żeby... Aha, bo ja tam nie wejdę teraz. No chyba, że spróbuję coś innego zrobić. Czekajcie, bo tam jeszcze jest przejście oczywiście. Tutaj widzę, taki większy hangar się pojawił. Takie coś. Dwa się... Mamy tu oczywiście naszych kochanych przeciwników. O matko. Co się stanie... Nawet nie chcę próbować, co się stanie, jak zginiemy. Bo jak będziemy zaczynać od początku w takim momencie, to nie byłbym zadowolony. Oj nie. Dobra. Dobra, już się bałem, że nie doskoczę. Musimy tutaj... Na spokojnie. Dobra, cyk i jedziemy. Wait, stop here. That thing just in front of you is a sort of control switch for the gates that leads those bombs. It's providing power to the gates right now, allowing them to open and close. Mój akcent angielski jest beznadziejny, dlatego mi po prostu... Wybaczcie, wybaczcie, bo ja nie jestem tutaj wirtuozem. We can't let that happen. Let's give this belt some explosive constipation. No, czyli innymi słowy, ptaszek zrobi BOOM! Blow it up. Dobra. Co ja mam tu zniszczyć? Dobra. Tego akurat się nie spodziewałem. Dobra, skacz baguś do tej dziury, chciałem powiedzieć. Rury oczywiście. Stand by. This is it. The final countdown. There's the big red button. You know what to do. Emergency exit. Czyli co, że ja mam już uciekać? Dobra, lepiej się stąd wynośmy. Wynośmy się odbytem, tak, na światło dzienne. Ciekawe, czy skończymy w jakiejś kupie. Oh my god, it's happening. The prophecy is true. They did it. The Hitler's one has launched the missiles. It's really happening. Brace yourselves. Oh, wygraliśmy. No i został nasz baguś. Bum! Coś tu się stało niedobrego. Ja będę to musiał ocenzurować, bo mi jeszcze YouTube zdejmie ten film, nie? I to jest chyba... Made almost... entirely by Micah Borsier. Music Taylor Baum Miguel Arada. Ciekawe, czy może nas to zabić, nie? O, no i cóż, drodzy kochani. Przeszliśmy sobie Belt Gata, no i cóż, no... U mnie to zajęło oczywiście, to jest chyba 9 odcinek. Ja w ogóle muszę zobaczyć, ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 odcinków mi to zajęło. I zdobyliśmy tylko 3 sekrety, więc... Znaczy, 3 sekrety, no czy jest to dobrze? 1/3 żeśmy sekretów zdobyli, no to nie świadczy o mnie dobrze. Na pewno świadczy o tym, że nie za bardzo sobie radzę z jakimiś tam zagadkami takimi typowymi, logicznymi, żeby znaleźć właśnie takie rzeczy, albo po prostu nie mam nosa do takich rzeczy. No i cóż, myślę, że gra jak najbardziej... jak możecie sobie to przeczytać, ja już wam to na którymś odcinku puszczałem, ale... puszczę sobie tutaj w tle i myślę, że będzie... Dobrze, no cóż... Jeżeli mam opisać samą grę, no cóż, no bardzo mi się podobała. Były momenty lepsze i gorsze, no tak naprawdę napięcie w tej grze się buduje już od samego, no może nie początku, bo te pierwsze kilka etapów to jest mały pikuś, to jest malutkie dziecko, bo się z tym porodziło. Ale potem tak naprawdę już od tych kilku końcowych etapów zaczyna się dopiero poprzeczka w górę i dopiero poziom wtedy wzrasta i tak naprawdę
Mamy do pokonania różnego rodzaju pułapek dziwnie zmyślonych, dziwnie wymyślonych i przede wszystkim bardzo licznych i to jest właśnie to. Jeden najmniejszy błąd może spowodować, że po prostu zginiemy i będziemy powtarzać dany etap 100 razy. No i cóż, jak na... Wiecie co? Ja mówię, jak się już nauczę angielskiego, może nie przyrzekam, ale postaram się, że jak się już nauczę angielskiego w takim poziomie, może nie zaawansowanym, ale już takim bardziej, no... Kurczę, słowo mi totalnie wyleciało z głowy. Takim wiecie, no... Bo... Zresztą w tym ja teraz nie znajdę, nie będę teraz szukał w myślach gdzieś na końcu języka 10 minut słowa. Po prostu, żeby... Po prostu jak będę już umiał się normalnie dobrze posługiwać tym językiem. Przede wszystkim też pisanym, nie tylko mówionym. To nie obiecuję, ale kusi mnie, żeby napisać do twórców jakąś tam wiadomość i spróbować ich może nie przekonać, bo wątpię, żeby dało się ich przekonać, żeby jakby swoją grę no, wycenili, tak? Wycenili, żeby zrobili ją za... zaczęli ją sprzedawać za pieniądze, ale no na pewno wydaje mi się, że ta gra jak najbardziej zasługuje na co najmniej płatne reklamy i przede wszystkim na Androida można, byłaby idealna na Androida, na telefon idealna po prostu gierka. Z reklam troszeczkę by sobie, wiadomo, twórcy by sobie zarobili z tych reklam. Myślę, że jak najbardziej byłby to dobry sposób, przede wszystkim, żeby ta gra również była jakby, no, powiększana, tak, aktualizowana, ulepszana cały czas, bo jest ogółem ona dość krótka, ale jest jak najbardziej bardzo wciągająca i przygody naszego kochanego robaczka Buga są niesamowite. Jest ogółem dość kreatywna, dość dobrze umiejscowiona, dość dobrze pomyślana. I mi tutaj wszystko pasuje, ta grafika prosta, rysunkowa, dwie kreski na krzyż. Dla mnie jest idealnie, no i muzyka też pasuje, wszystko. Jak mówię, ta gierka, no myślę, że nie powinna być taka, no, nieznana. Myślę, że jak najbardziej powinna... Świat powinien o niej usłyszeć, bo ona jednak ma potencjał, ma bardzo wielki potencjał, uważam. I myślę, że w przyszłości mogłaby być jedną z popularniejszych gier, no jak mówię, na Androida przede wszystkim. No i cóż, kochani, przede wszystkim, no, co do jeszcze, to tyle mniej więcej o grze, nie? Ale co jeszcze do tego mojego kochanego challenge'u właśnie z Jagodą, Very Bergel. No cóż, to dzisiaj wrzuciła odcinek, ja to dopiero dzisiaj nagrywam. No o tym challenge'u, wiadomo, w momencie, kiedy doszła do tego etapu z piłami, w którym miała go po prostu przejść, w którym nasz challenge polegał na tym, że musiała przejść ten etap szybciej niż... musiała zginąć mniej niż 43 razy, bo ja tyle zginąłem. W sumie ja nie mam zielonego pojęcia, jak. Ja sobie oglądałem to wideo dzisiaj i naprawdę totalne zero pokazałem, po prostu. Jedna trzecia z tych śmierci to było w ogóle wpierdzielenie się prosto na piły, bez żadnej totalnej reakcji. Ale już kicem. Jej się to udało zrobić za trzecim podejściem. Więc... mi się udało zrobić za 44, no nie ma w ogóle porównania, nie ma w ogóle porównania. I cóż, no, po prostu gratuluję. Gratuluję tego, że nie będziesz musiała mojego niku sobie wypisywać gdzieś na czole. I pozdrawiam jak najbardziej cię, Jagodo. Będę dać się po prostu mówił Jagoda, bo Very Very Girl, Jagodzianka to w ogóle jest trochę za... po prostu za długie. No myślę, że jeżeli ja bym się założył z nią o to, że w momencie, kiedy bym przegrał ten zakład i ja musiałbym sobie wypisać jej nick na czole, to bym chyba musiał sobie całą twarz popisać i wyglądałbym w ogóle jak jakiś debil. No ale cóż, jak mówię, gratuluję zwycięstwa, jeszcze środkuję, na razie jest 1-0 dla ciebie, ale jak najbardziej mówię, pozdrawiam i czekam na kolejne wyzwania od ciebie i ode mnie zresztą też. No i cóż, no, troszeczkę już się rozgadałem w tym odcinku, mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę dobrze. To był ostatni odcinek z Berdgata, moi kochani. Ja mam nadzieję, że ta seria zostanie jakoś w miarę zapamiętana. Dobrze. Bo myślę, że jakiś sentymencik ta gierka u mnie osobiście zostawi. W każdym razie, no, czy zamierzam ją powtórzyć? To jest podstawowe pytanie. No ja osobiście nie mam takich planów, nie mam... takich planów, żeby jakąś... powiem tak, no po prostu...
Nie wiem, no po prostu nie wiem. Nie twierdzę, że nie powtórzę i nie twierdzę, że powtórzę. Ponieważ nie, tak jak mówię, to jest gra dość nowa u mnie. Pierwszy raz z nią grałem. I tak naprawdę, no... Wrażenie jest dobre, ale nie ma po prostu... Nie mam, nie czuję tego po prostu czegoś w środku, żeby po prostu... Wiadomo, żeby to powtórzyć, nie? Jak mówię, to się z czasem okaże, no myślę, że nie będzie jakichś powtarzanych serii nie wcześniej niż za 2-3 lata. To jest ogółem okres bardzo rozległy, ale już nie ma co tutaj mówić. No cóż, odcinek ostatni, ale ja zrobię jeszcze coś takiego. Ja sobie poprzechodzę jeszcze raz, moi kochani, całą grę. I przede wszystkim, jak wam obiecałem w którymś tam odcinku, wszystkie sekrety wam pokażę. I co jest najlepsze, nie mam zbytnio z czego wziąć jakby z gapy, z jakiejś ściągi, gdzie te sekrety w ogóle są. Więc tak naprawdę no muszę jeszcze 6 sekretów poznajdywać i będę musiał po prostu w każdej dziurze szukać. I pewnie mi to troszeczkę zajmie, więc odcinek taki dodatkowy jakby z tymi sekretami może się pojawić troszeczkę za dłuższy okres. No i cóż, no, myślę, że to by było po prostu na tyle. Ja był Renegat, po prostu ja się z wami pożegnam w tym miejscu, bo to jest idealne miejsce na pożegnanie. Jeżeli wam się podobało, to jak najbardziej zapraszam was do kolejnych produkcji. Zachęcam was do kliknięcia ikonki Rubinu w prawym dolnym rogu ekranu. Zachęcam do pozostawienia kciuka w górę, zachęcam do pozostawienia komentarza. To jest oczywiście wszystko zachęta. Jeżeli będziecie po prostu chcieli, jeżeli będzie wam się wideo podobało, bo ja chcę, żeby... Ja chcę, żeby to wszystko było... nie na siłę, nie potrzebuję na siły komentarzy, lajków, subskrypcji, chcę, żeby to było od was osobiście. Jeżeli wam się mój kanał podoba, żebyście to po prostu sami od siebie pokazali, oczywiście, jak mówię, bez zmuszania, bez niczego, nie? A zachęcić zawsze warto. Więc cóż, no, po prostu ja się już zamknę. No cóż, co mogę powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Trzymajcie się i cześć. Na razie wam.